Dzień dobry, dzisiaj w moim studiu trzy bardzo fajne kobietki. Iwona Kozakiewicz, wolontariuszka, weteran. Miło mi, witam Państwa. Zuzanna Kopczyńska, również wolontariuszka, weteran. Witam wszystkich, miło mi również. Oraz Agnieszka Sylwestrzak, wolontariuszka, weteran i lider zespołu Szlachetnej Paczki, rejon Płock Południe. Dzień dobry, witam. Drogie panie, pewnie już wszyscy wiedzą, bo Szlachetna Paczka jednak w Polsce jest już jakiś czas, ale może powiedzcie, czym jest Szlachetna Paczka, na czym polega działanie w jej zakresie? Ogólnie Szlachetna Paczka pomaga osobom, które tego potrzebują, ale niekoniecznie jest to każda rodzina. Zależy od tego, że to musimy spostrzec w takim kontekście, że musi to być mądra pomoc. Rodzinom, którym naprawdę jest ta pomoc potrzebna. Są to rodziny wielodzietne, są to starsi seniorowie, którzy tak naprawdę nie mają na co dzień tej pomocy wśród znajomych, a nawet rodzin czasami. Takich osób chyba jest sporo niestety i w Płocku, i w okolicach. A skoro jesteście Płock Południe, to znaczy, że działacie wyłącznie w Płocku? Nie, mamy też rodziny spoza Płocka, są to też i Duninów, i na Radziwiu. I na przykład mamy też tutaj właśnie z koleżanką w tym roku nawet Karwosieki. Także staramy się docierać do rodzin właśnie nawet, które są w jakiejś tam oddali od naszego nawet rejonu, żeby po prostu też tak nie kategoryzować, żeby każdy tą pomoc mógł dostać, tak? I właśnie przede wszystkim musimy też patrzeć, żeby to była taka mądra pomoc, impuls w jakimś tam stopniu do zmiany, bo jeżeli widzimy, że rodzina już była kilka edycji w paczce, na przykład dwie czy już jedną, to też musimy tak ten wywiad przeprowadzić, żeby zobaczyć, co się konkretnie zmieniło, czy po prostu nic się nie zmieniło, no to wtedy wiadomo, nasza decyzja jest już o wyłączeniu takiej rodziny, tak? A jak konkretnie wygląda wasza pomoc krok po kroku? Krok po kroku. Krok po kroku czekamy zawsze na zgłoszenie rodzin. Rodziny nie mogą zgłaszać się same. Zawsze ktoś musi zgłosić tę rodzinę. To mogą być sąsiedzi, rodzina, przyjaciele, nie wiem, pani ze sklepu, ktoś, kto dobrze zna taką rodzinę i wie, instytucje, że potrzebuje również? Również, tak. Bo niestety nie oszukujmy się, ale rodziny w potrzebie to są te rodziny, które najmniej mówią o tym, że tej pomocy potrzebują, tak? Więc zdarza się też tak, że my trafiamy do ludzi, którzy nie bardzo chcą się przed nami otworzyć. Jesteśmy dla nich osobami obcymi, więc no musimy z nimi rozmawiać. Z każdą rodziną trzeba rozmawiać zupełnie inaczej. Podejść do każdej rodziny jak do osobnego człowieka. Przede wszystkim my się zawsze utożsamiamy z taką rodziną. Każdą historię zapamiętujemy na długo. Jesteśmy w stanie, że tak powiem, z pamięci o każdej konkretnej rodzinie opowiedzieć, nie zaglądać gdzieś w dokumenty. No i w tym momencie, kiedy taka rodzina trafia do nas, tak, do naszej bazy, jest zgłoszona do naszego rejonu, wtedy jest przypisywany dany wolontariusz główny i wolontariusz towarzyszący. Zawsze musi być tych wolontariuszy dwójka. No i wtedy umawiamy, dzwonimy do takiej rodziny, tak, umawiamy się na wywiad, ponieważ ta rodzina musi wyrazić zgodę przede wszystkim na to, żeby się z nami spotkać, tak. Jedziemy do rodziny, przeprowadzamy pierwszy wywiad, z tym, że to, że rodzina zostaje włączona do paczki, to nie znaczy, że tą pomoc otrzyma, z racji tego, że rzadko się to zdarza, ale czasami zdarzają się sytuacje, że no nie znajdzie się darczyńca, tak? My staramy się robić wszystko, żeby dla każdej z naszych rodzin darczyńca się znalazł. I oczywiście jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby nie było darczyńców dla którejkolwiek z rodzin. I w tym roku jest dokładnie tak samo. Wszystkie nasze rodziny, które już zostały opublikowane w systemie, każda z tych rodzin ma już swojego darczyńca. Jeszcze tam została jedna, dwie rodziny, które są na etapie sprawdzania, ale myślę, że jeśli zostaną opublikowane, to jak najbardziej przyłożymy do tego wszelkich starań, żeby ta rodzina dostała pomoc. No i wtedy, jeśli już jest ten darczyńca, my zaczynamy współpracę z darczyńcą. My jesteśmy łącznikiem między rodziną a darczyńcą. Rodzina nigdy nie jest informowana o tym, że znalazł się darczyńca. Rodzina dowiaduje się tak naprawdę dopiero
kiedy odbywa się finał, no bo wiadomo, musimy zadzwonić do takiej rodziny i poinformować o tym, że na przykład za 30 minut, godzinę będziemy z paczkami i ta rodzina musi na nas zaczekać, tak? I ona się wtedy dowiaduje, że jest darczyńca. A ile takich rodzin macie w tym roku? W tym roku rodzin, które znalazły swoich darczyńców, które zostały opublikowane, na chwilę obecną to są 62 rodziny. Sporo. I na razie mamy komplet, ponieważ wiele ludzi myśli, że jeżeli jest już zgłoszona do projektu, to dostanie taką pomoc. Nie. Tu jest wiele czynników. Tutaj niestety też ważne jest, że tak powiem, dochód rodziny, ale i postawa rodziny. Jeśli rodzina nie robi nic w kierunku takim, żeby ta sytuacja się poprawiła, lub jest roszczeniowa, tak, że... Mi się należy. Dokładnie, tak, bo zdarzają się takie osoby. Do końca nie my jako wolontariusze decydujemy o tym, czy taką rodzinę włączamy do projektu, bo my jesteśmy, że tak powiem, jednymi z wielu. Mamy jeszcze osoby, które są, że tak powiem, nad nami, które sprawdzają nasze opisy, sprawdzają sytuację i historię takiej rodziny. Na podstawie naszego wywiadu, na podstawie tego, co powie nam dana rodzina i tak naprawdę... to tam wtedy jest podejmowana decyzja. Tak to wygląda, więc dlatego mówię, nigdy nie informujemy rodzin o tym, że jest darczyńca, bo czasami też może się zdarzyć tak, że darczyńca się wycofa. No i co wtedy? No tak, więc, żeby nie było rozczarowania. Więc zawsze jeździmy z niespodzianką, dlatego jest to taki okres przedświąteczny, żeby to wyglądało jeszcze bardziej magicznie. Chociaż tutaj chyba nawet nie ma znaczenia, czy to jest okres przedświąteczny, czy nie. To i tak jest zawsze magiczny czas. I dla nich, i dla nas. Czego najbardziej potrzebują te rodziny? Co najczęściej się powtarza? Zazwyczaj są to środki żywności, to jest głównie podstawa, jak i środki czystości. Jest dużo zgłoszeń też na pościele, kołdry, odzież, obuwie. Takie podstawowe, bardzo. Natomiast z takich głównych, bardziej takich materialnych, są to lodówki, kuchnie gazowe, nawet piece, którymi są domy jeszcze ogrzewane w starym stylu tak naprawdę, piecokuchnia, co no ciężko, mieliśmy trochę z darczyńcą, ale na szczęście znalazł się darczyńca do tej rodziny, co jest no piękne. Ale fajne jest to, że darczyńcy tak naprawdę wychodzą z własną inicjatywą. Często do nas dzwonią, dopytują się o więcej, czy czegoś tam jeszcze czasami nie potrzeba tej rodzinie, w jaki sposób mogliby pomóc, a czego my po prostu nie wyszczególniliśmy, żeby trochę nie przeciążać tych wymogów. Jest to piękne, no bo tak naprawdę pokazuje, jaki jest ogrom serc tak naprawdę innych jeszcze osób, że to nieważna jest cena tych upominków, tych prezentów, tego całego zapotrzebowania, jakie rodzina ma. I my po prostu podajemy, że jeszcze fajnie by było, gdyby to było, to się znalazło, no i darczyńcy nie w jakiś sposób tutaj jeszcze i jeszcze, więc my coś tam jeszcze od siebie, ale fajnie, że wychodzę z taką inicjatywą, że mogą więcej pomóc po prostu. A rodziny mają wtedy niespodziankę? Ogromną. Nas po prostu przy każdym takim już później finale cudów, co dla nas jest najpiękniejszym momentem, że tę pomoc mogliśmy my również to swoją cegiełkę jakoś przekazać, bo jednak nie oszukujmy się, my tutaj bardzo dużo swojego czasu prywatnego poświęcamy. Często ten czas, który moglibyśmy poświęcić swoim rodzinom, swój czas prywatny, poświęcamy komuś, kogo tak naprawdę nie znamy. Poznajemy taką rodzinę dopiero na pierwszym wywiadzie. Ewentualnie później jeszcze drugim. No i dopiero tak się poznajemy. I jest fajne to, że te rodziny potrafią się przed nami otworzyć. No bo to jest trudne jednak. Zwłaszcza gdy wchodzimy na tematy materialne, na te ciężejsze, jakieś z chorobami czy cokolwiek. No to są trudniejsze tematy po prostu. Ale takie rodziny widzą, że mogą nam zaufać i potrafią się naprawdę przed nami otworzyć bardziej niż przed rodzinami, przed osobami jakimiś bliskimi. Niewątpliwie tym osobom nie jest łatwo prosić o pomoc. To zazwyczaj tak jest, chyba że jeżeli ktoś jest w trudnej sytuacji, to ma tę barierę w sobie, że o pomoc jest trudno tworzyć. Dopisek weteran przy waszej funkcji wiele mówi. Rozumiem więc, że nie zajmujecie się tym pierwszy raz. Od jak dawna zajmujecie się pomocą w ramach Szlachetnej Paczki?
No my, ja akurat ponad drugi rok po prostu, kolejna edycja. No i mam nadzieję, że nic się tutaj nie zmieni, bo to jest coś takiego, że pcha na kolejne lata. To jest coś tak pięknego, że ten pierwszy rok, gdy zaczynałam, był dla mnie trudnym, bo wracałam z każdego wywiadu bardzo rozbita, bo czasami człowiek sobie nie zdaje sprawy, jak ludzie potrafią żyć, jaka to jest czasami skrajna bieda, gdzie wracam i cały czas ta rodzina mi siedzi w głowie. To wchodzi w nas, w nasze życie prywatne już z pełnym impetem po prostu. Było ciężko, ale jeżeli później widzimy, w jaki sposób my możemy im pomóc, odmienić im te życie, to po prostu dla nas jest to takie, nie, kolejny rok i kolejny. No, także jak, myślę, że tak kolejne będzie jeszcze lata przede mną. Jak to w waszym przypadku jest, Zuzanna? W moim przypadku to jest tak, że teraz już będzie moja druga edycja. W tamtym roku też była moja pierwsza. Byłam nowa i wszystko wydawało mi się takie jeszcze nieznane. Ale powiem, że po weekendzie cudów to po prostu niewyobrażalne emocje, które to dostarcza. No magiczny czas, taka radość, że można komuś pomóc. No bo tak jak tutaj już właśnie koleżanki wspomniały, my jesteśmy przede wszystkim też takim pośrednikiem pomiędzy darczyńcą a rodziną. No i tak naprawdę cały czas ten przepływ informacji jakiś to idzie przez nas głównie, tak? Więc jak jedziemy już z tą paczką rodzinie przed tym czasem takim przedświątecznym, rodzina nas wita, wszyscy jesteśmy tacy podekscytowani, no to to jest najpiękniejsze po prostu w tym wszystkim i to jest dla nas taka, że tak powiem, niewyobrażalna zapłata, ta radość, te emocje, te łzy często, które się pojawiają, łzy szczęścia, że po prostu no, jesteśmy w stanie pomóc w takim stopniu aż drugiej osobie, że ta paczka jest często takim impulsem do zmiany, tak? Ja miałam dwa też takie przypadki, że po prostu na ulicy się spotkałam z rodziną, no i okazuje się, że znaleźli pracę, jakoś sobie tak też życie zaczęli układać na nowo, że po prostu zaczynają jakby nową ścieżką, tak? Bo przede wszystkim też chodzi o to, żeby dać komuś wędkę, tak? Nie od razu tą rybę, jak to się mówi, tylko wędkę. No i później właśnie już patrzymy. Też trzeba to podkreślić, że właśnie nasza praca trwa do tak naprawdę maja, bo pomimo, że Weekend Cudów jest w grudniu, to my pracujemy tak naprawdę do maja. Po weekendzie cudów tak samo musimy wypełnić dokumenty różne w systemie, relacje z wręczenia prezentów rodzinie, wszystkich paczek, bo tak naprawdę my jako wolontariusze tak samo nie wiemy, co się w tych paczkach znajduje do samego końca. Przyjeżdżają one do nas zakodowane, bo każda rodzina ma swój kod osobisty. No i musimy wpisać do systemu, co się tam znajdowało. Zazwyczaj to się rzadko zdarza, że te paczki są no, nie takie, jakie powinny być. To są przypadki, które naprawdę my rzadko bardzo... Sporadycznie. No, tak, sporadycznie, ale no niestety tak jest. Dlatego też jest to potrzebne, żeby później taki darczyńca już no, nie mógł być, tak? Żeby nie było kolejnych takich rozczarowań. Mhm. Agnieszko, jesteś liderką, więc chyba troszkę dłużej. No ja jestem już 8 rok. I to też tak się zaczęło. Ja kiedyś, wiele lat temu, byłam po tej drugiej stronie. Byłam tą rodziną. No i później sama doszłam do wniosku, że chyba czas jednak coś zmienić. Skontaktowałam się wtedy z ówczesnym liderem rejonu. No i tak zaczęłam. I ten pierwszy rok faktycznie był dla mnie mega trudny, bo ciężko było trochę się tak zdystansować do całej sytuacji, tak? No teraz już po tylu latach człowiek stara się oddzielić to wszystko, ale to jest właśnie takie, to tak napędza. I jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I tak naprawdę u nas chyba w naszym rejonie mało jest wolontariuszy, którzy są tylko raz. My tak naprawdę zostajemy już na kolejne lata. Zawiązały się jakieś tam przyjaźnie. Mamy kontakt ze sobą całym rokiem. Bo tak naprawdę po weekendzie cudów bardzo nam tego brakuje. To jest takie, to się bardzo szybko kończy. Mhm. To się zaczyna, bardzo długo na to czekamy. I później jest taka trochę pustka tak naprawdę. Jak już kończymy, jest ten ostatni dzień, zaczynamy sprzątać magazyn, wszystko jest już rozwiezione do rodzin, rozmawiamy ze sobą, tak, że gdzieś tam była taka, a nie inna reakcja.
to tego nam brakuje. My się już nie możemy doczekać kolejnego roku. Już nie tyle właśnie, tak szczerze mówiąc, tych wywiadów, tych wszystkich spotkań, opisywania tego wszystkiego w systemie, bo to jest naprawdę ogrom pracy. To nie jest tak, że idziemy do rodziny i później przywozimy paczki, koniec na tym. Nie, my naprawdę bardzo dużo pracy musimy w to włożyć, poświęcić bardzo dużo swojego czasu i jakoś tak to wszystko zorganizować, żeby każdy z nas mógł się dostosować, że tak powiem, tak, bo też często musimy dostosować się do rodziny, bo są różne sytuacje. Ktoś nie może być w domu, bo jest aktualnie w szpitalu, nie wiem, ma z dzieckiem zajęcia, bo dziecko jest niepełnosprawne, tak, więc no każdy z nas musi to jakoś, że tak powiem, ugryźć. Faktycznie, że poświęcamy ogrom swojego czasu prywatnego, ale to tak nam procentuje później właśnie w weekend cudów, więc no czekamy, bo to już zostało bardzo mało czasu, jeszcze tak naprawdę kilka dni, no i nareszcie. No właśnie, bo ten weekend cudów już wkrótce. Jak on wygląda w praktyce? Bo rozumiem, że to są dość duże rzeczy, które trzeba jakoś przewieźć. Jak wy to wszystko organizujecie? Tak, w tym roku nam pomagają Ochotnicza Straż Pożarna z Borowiczek i Ochotnicza Straż Pożarna z Trzepowa. W tym roku dużo potrzebnych rąk będziemy mieć do pracy. Nie oszukujemy się, no bo to są ciężkie paczki. Niektórzy darczyńcy pakują po prostu większą ilość rzeczy w jedną, a konkretną paczkę, gdzie my, później kobiety, mamy ciężko z tym wnosić na czwarte piętro, bez windy. No i nieraz, tak jak na tych właśnie wioskach, gdzie no, pogoda jest trudna nieraz, gdzie nam samochody się nieraz potrafią zakopać, trzeba nosić po prostu te paczki. No trudniej jest, tak jak mówię, z lodówkami jakimiś, pralkami czy coś, no to są naprawdę paczki, które swoją wagę mają. Powiedzcie jeszcze na koniec, jak zostać darczyńcą Szlachetnej Paczki? W jaki sposób można to zrobić? Wybieramy sobie na stronie internetowej województwo, no i później miasto konkretne, a następnie regiony. U nas w Płocku właśnie działają tak jak my, Płock Południe, jest też Płock Północ i Gombin. No i jak już klikniemy konkretny rejon, no to wtedy wyświetlają nam się opisy rodzin. I na podstawie tych opisów rodzin w taki sposób możemy wybrać rodzinę, która nas ujęła, której właśnie byśmy chcieli stworzyć paczkę i okazać jakąś tam pomoc. Rozumiem, że skoro weekend cudów już za kilka dni, to w tym roku przekazywanie tych darów się zakończyło. Od kiedy w przyszłym roku będzie można się zgłaszać? A to znaczy teoretycznie my zaczynamy już we wrześniu, dlatego że im wcześniej jest taka rodzina zgłoszona, tym szybciej my możemy zrobić opis, ona może wtedy zostać szybciej sprawdzona w systemie i opublikowana, dlatego że w momencie, kiedy otwiera się baza rodzin, darczyńcy tak naprawdę tylko czekają, żeby baza się otworzyła, więc wtedy jest taki największy boom na wybieranie rodzin, wtedy jest największa szansa na to, że rodzina zostanie wybrana, chociaż my oczywiście jak zwykle kolejny rok najwięcej darczyńców mamy z Warszawy. To nie jest tak, że wybierają ludzie tylko z Płocka, z okolic, tak naprawdę darczyńca może być z każdego rejonu Polski. Bo zdarzają się, że dojeżdżają do nas naprawdę z odległych miejscowości. No mówię, w tym roku mamy większość darczyńców z Warszawy. Są darczyńcy, którzy przyjeżdżają do nas osobiście z paczkami. Są też tacy, którzy po prostu nie mają możliwości dojechać, więc wysyłane są paczki kurierem. Ale one zawsze są opisane tak jak należy, kodem rodziny. No, nie może być, tak, imion, nazwisk. Chodzi tutaj tak naprawdę głównie o bezpieczeństwo rodzin, tak? O bycie anonimowym, no bo no, nie jest to dla tych rodzin przyjemne, tak? Prosić o taką pomoc i tak jak wspomniałam wcześniej, takie rodziny bardzo często najmniej proszą o tą pomoc, więc my to robimy głównie dla bezpieczeństwa rodzin, tak, żeby nie zostały stygmatyzowane gdzieś, ale no tak jak mówię, u nas już jest w sumie tak naprawdę komplet,
Ale zapraszamy w przyszłym roku, no oczywiście koniecznie do rejonu Płock Południe, bo no, nie ma innej możliwości. Mhm. Rozumiem, że skoro te paczki przyjeżdżają, to macie jakiś magazyn, czy trzymacie to we własnych mieszkaniach, piwnicach, garażach? Nie. Magazyn mamy w kolejny rok już, dzięki uprzejmości zarządu. Magazyn jest w Orlen Arenie. No wiadomo, jeżeli te paczki wjeżdżają na magazyn, my musimy je policzyć, zapisać, bo musimy się z tego rozliczyć później w systemie, tak? Czy faktycznie jest tyle paczek? Darczyńca przywozi paczki, one są policzone, my je też musimy policzyć i później wioząc je do rodziny, rodzina również z nami musi te paczki policzyć, ponieważ wszystko musi się zgadzać. Oczywiście zdarza się tak, że tych paczek jest naprawdę tak dużo na magazynie, że trzeba wywozić szybko, szybko. No ale tak jak w poprzednich latach, w tym roku też mamy dużą pomoc, tak jak koleżanka wspomniała, z dwóch miejsc mamy Ochotniczą Straż Pożarną, ale mamy też ludzi, którzy do nas dołączają z dobroci serca, bo to wszystko jest, no, że tak powiem, w ramach wolontariatu, tak? Więc mamy kierowców, którzy dołączyli do nas na przykład w zeszłym roku i w tym roku też z nami zostali. Po raz kolejny udostępniają nam swoje prywatne auta, zatankowane. My nie musimy się o to martwić. Oni bardzo chętnie też chcą ludziom pomagać. No i to tak jak wspomniałam wcześniej, jeśli chodzi o wolontariuszy, tak samo o kierowców, o pomocników naszych, tak jak na przykład właśnie OSP, oni zostają z nami na kolejne lata. Bo to jest naprawdę taka już współpraca chyba, no już tak zostanie. Już chyba tak zostanie, bo to naprawdę uzależnia. Bardzo. No właśnie, bardzo fajnie, że popadłyście w takie uzależnienie, jakim jest niewątpliwie pomaganie, które zwłaszcza w tym pięknym okresie przed świętami Bożego Narodzenia ma chyba szczególne znaczenie. Dziękuję wam bardzo, że znalazłyście czas i przyszłyście do mojego studia, a gościły u mnie Iwona Kozakiewicz, Zuzanna Kopczyńska i Agnieszka Sylwestrzak. Dziękujemy serdecznie. Bardzo.